Cześć wszystkim! Na tym filmiku nie zrobię żadnego mydła, natomiast opowiem Wam o historii mydła. I historia mydła jest bardzo długa i wydaje mi się, że bardzo ciekawa, także postaram Wam się nie zamydlić oczu, co mydlenie oczu samo w sobie ma ogromną historię w Polsce, bo sięga aż czasów jagiellońskich. Kiedy to dwóch bandytów postanowiło okraść bogatego kupca, przybyli do jego domu, podali się za barberów, kiedyś się mówiło, że golibrodów, i zaoferowali mu swoje usługi. No więc kupiec się zgodził i oni namydlili go, po czym go okradli. Kupiec postanowił szukać sprawiedliwości na Wawelu, poszedł do króla, ale gdy tam zapytano się go, jak wyglądali owi bandyci, no to on powiedział, że nie wie, bo miał zamydlone oczy. No i tak się okazało, że sprawiedliwości nie znalazł, bo jego oświadczenie wywołało salwy śmiechu, no a mydlenie oczu jako powiedzenie przetrwało aż do dziś. Mydło istniało w przyrodzie bardzo dawno temu, o wiele wcześniej niż ludzie zaczęli je używać, o wiele wcześniej niż w ogóle ludzie pojawili się na tym świecie, ponieważ mydło, no ono nie jest naturalnym produktem w tym sensie, że nie rośnie na drzewach ani nie spada z nieba, ale powstaje w naturze jako produkt reakcji tłuszczów z silnymi zasadami w obecności wody. Więc bardzo łatwo można sobie wyobrazić, że w pierwotnym lesie wielki, tłusty dinozaur niestety wpadł w pożar lasu i się spalił, i na to wszystko spadł deszcz, wytworzyła się kałuża, kwasy tłuszczowe zareagowały z popiołem i powstała wielka, wielka góra bąbelków. Więc myślę, że ludzie znali mydło, znali to połączenie popiołu z tłuszczem i z wodą bardzo wcześnie, bo musimy sobie uświadomić, że kaloryfery oraz kuchenki indukcyjne są od bardzo niedawna na tym świecie i przez całą swoją historię życia ludzie żyli bardzo blisko ognia i piekli mięso na ogniu i ten tłuszcz kapał do tych popiołów i jeżeli tam się pojawiła woda, to mogło się również pojawić mydło. Dowód na to, że ludzie świadomie wykorzystywali oraz wytwarzali mydło, pochodzi z roku 2800 przed naszą erą, czyli było to 4822 lata temu. W tych czasach Polskę porastała nieprzebyta puszcza, ale były też osady ludzi. Ludzie uprawiali rolę, hodowali zwierzęta, a nawet lepili garnki, wypalali ceramikę. I to właśnie w tych czasach w Babilonie jakiś sprytny człowiek stworzył gliniany cylinder z inskrypcją, czyli z napisem tłuszcz gotowany z popiołem. Czyli mamy tłuszcz, mamy popiół, gotujemy je razem, mamy takie pierwotne mydło. Babiloński cylinder to było coś w rodzaju pieczęci, tylko że ona była w formie właśnie okrągłego walca, ją się odciskało na tabliczkach glinianych albo na naczyniach, żeby nie pisać na każdym z osobna, albo nie rysować jakiś tam, nie robić płaskorzeźb, tylko po prostu odciskało się tą pieczęć i już miano gotowy napis. Jeżeli ktoś stworzył taką pieczęć, taki cylinder, to możemy założyć, że służył on do opisywania naczyń właśnie, które zawierały popiół gotowany z tłuszczem, czy tam tłuszcz gotowany z popiołem. A jeżeli były takie naczynia, no to musiało być ich sporo, żeby opłacało się robić ten cylinder. Ludzie musieli to wytwarzać i używać. Niedługo później, oczywiście jak na całą historię ludzkości, bo było to około 300 lat później, gdy Egipcjanie budowali piramidę Cheopsa, to Fenicjanie już zajmowali się produkcją i sprzedażą mydła w rejonie Morza Śródziemnego, a być może jeszcze dalej. Bo Fenicja starożytna to był taki kraj obejmujący dzisiejsze ziemie Izraela, Palestyny, Libanu. I ci Fenicjanie byli doskonałymi żeglarzami, doskonałymi handlarzami i oni opływali cały rejon Morza Śródziemnego, a podobno nawet opłynęli Afrykę i dotarli do Brazylii.
i gdzie się pojawili, tam oferowali swoje produkty i między innymi było to mydło zrobione z tłuszczu koziego oraz popiołu. No i to możecie sobie tylko wyobrazić, jak to śmierdziało mydło z tłuszczu koziego. Na szczęście oni to sprzedawali jako lek, a nie jako produkt do mycia, więc no wiadomo, jeżeli to był lek, to być może był używany w mniejszych ilościach, niż gdyby się cali mieli tym myć. Na początku naszej ery, tuż po narodzeniu Chrystusa, ziemie polskie zamieszkują Celtowie. Ludzie cieszą się nowymi umiejętnościami, potrafią wytapiać żelazo, potrafią korzystać z koła garncarskiego, prowadzą szeroko zakrojony handel, bo wówczas przez Polskę prowadzą międzynarodowe szlaki handlowe, między innymi słynny szlak bursztynowy, które prowadzą od Imperium Rzymskiego aż nad Bałtyk, więc jest to naprawdę międzynarodowy biznes. Nawet wówczas na terenie Polski Celtowie biją swoje monety. I właśnie wtedy rzymski historyk Pliniusz Starszy w swojej encyklopedii opisuje recepturę na mydło. Twierdzi on, że to mydło jest używane jako pomada do układania włosów i jest bardzo popularne wśród plemion germańskich. Czyli Germanie na pewno w tamtych czasach mieli czyściutkie włosy. Być może dlatego Rzymianki używały włosów germańskich niewolnic do stworzenia peruk i po prostu zamiast własnych włosów nosiły włosy Germanek. Jeszcze jakieś 100 lat później Galen, czyli najsłynniejszy lekarz starożytności, opisywał recepturę na mydło z ługu i zalecał je do prania, zalecał je również do mycia ciała. I on również uważał, że najlepsze mydło w Europie robią właśnie Germanie. W starożytności mydło było dobrze znane. Ono się nazywa bardzo podobnie w wielu łacińskich językach. Wyznacie na pewno nazwę angielską soap. I te wszystkie nazwy pochodzą od starożymskiej góry Sapo, która według podań była górą, gdzie składano ofiary ze zwierząt, gdzie płonął stos ofiarny. No i tam płonęły zwierzęta i ich szczątki razem z tym popiołem spływały do strumienia, razem z tym strumieniem spływały na dół do Tybru i Rzymianki bardzo szybciutko zauważyły, że woda gdzieniegdzie w tym strumieniu się pieni, no wiadomo, tłuszcz z popiołem, i że ubrania wyprane w tym strumieniu są o wiele czystsze i bielsze niż w innych wodach. Początkowo w Europie wytwarzano mydło z tłuszczów zwierzęcych, więc to mydło nie było zbyt dobrej jakości. No powiedzmy sobie szczerze, tłuszcze zwierzęce, jeżeli nie są dobrze oczyszczone, no to one przejmują zapach tego zwierzęcia, prawda? My teraz jak kupujemy smalec w sklepie, to on jest naprawdę czyściuteńki, tego zapachu tam prawie nie ma. Natomiast w starożytności ludzie nie mieli tak dobrych metod oczyszczania tłuszczów, więc mydła z nich wytworzone, no po prostu nie pachniały ładnie, żeby nie powiedzieć, że prawdopodobnie śmierdziały. Ponadto do wytwarzania tłuszczy używano popiołów z węgla drzewnego. Węgiel drzewny zawiera związki potasu i mydło wytworzone z niego jest takie maziste, kleiste, jest w postaci masy, nie jest to na pewno mydło twarde. Zresztą możecie zobaczyć mój film o mydle z popiołu i tam zobaczcie, jakie mydło z tego wychodzi. Natomiast na Bliskim Wschodzie produkuje się mydło z oliwy z oliwek oraz popiołu roślin morskich. Mydło z oliwy z oliwek, no to już wiadomo, jest kilka poziomów wyżej niż mydło z tłuszczów zwierzęcych. Przede wszystkim ładnie pachnie, a po drugie popiół z roślin morskich zawiera związki sodu, co pozwala uzyskać mydło twarde. Dodatkowo dodaje się do niego różnych innych olejów, żeby je wzbogacić, na przykład oleju laurowego. I w tym czasie bardzo popularne stało się mydło wytwarzane w Aleppo, właśnie z oliwek z dodatkiem oleju laurowego. I zgadnijcie co? To mydło jest bardzo popularne po dziś dzień. Jest ono specyficzne, zielone, jaskrawo zielone w środku, beżowe na zewnątrz, ma charakterystyczny zapach tego oleju laurowego
i ma szczególne właściwości pielęgnujące, leczące, gojące właśnie z uwagi na zawartość tego oleju laurowego. W VII wieku naszej ery przez polskie ziemie, ale nie tylko przez polskie ziemie, przez całą Europę przetaczały się wielkie wędrówki ludów. Gromady ludów szły przez Europę szukając nowych miejsc do życia i właśnie wtedy do Polski dotarli nasi przodkowie, czyli Słowianie. I w tym czasie we Włoszech, w Hiszpanii, we Francji już działały pierwsze mydlarnie. W Neapolu nawet mydlarze mieli swoją gildię i tu jest od razu powstała moja myśl, że może my, polscy domowi mydlarze, byśmy założyli sobie swoją gildię. Co Wy na to? Napiszcie w komentarzu. Mydło używane było w tamtych czasach do prania, nie było używane w ogóle do mycia i było to spowodowane dwoma przyczynami. Po pierwsze dlatego, że to mydło było kiepskiej jakości, tak jak Wam już mówiłam, było ono ze tłuszczów zwierzęcych, pewnie nie pachniało zbyt dobrze. A po drugie dlatego, że ludzie generalnie się nie myli. Pomimo tego, że w czasach starożytnych starożytni uwielbiali kąpiele i oni łaźnia, to było centrum ich życia, łaźnie z basenami, z ciepłą wodą, z zimną wodą, z letnią wodą, z niewolnikami, którzy wykonywali masaże czy smarowali ich ciała oliwką, z restauracjami, z przekąskami, to było miejsce spotkań towarzyskich. Niestety ten zwyczaj całkowicie upadł i zwyczaje higieny osobistej załamały się totalnie. Było to spowodowane epidemią dżumy, która dotknęła w 542 roku Konstantynopol oraz w ogóle Bizancjum. Była to straszliwa epidemia, straszliwa choroba. W tej chwili macie porównanie do pandemii COVID-u, która dotknęła świat. To mogę Wam tylko powiedzieć, że w Konstantynopolu w szczycie pandemii dżumy umierało dziennie 5 do 10 tysięcy ludzi. Więc są to potworne ilości, zważywszy na to, że wtedy aż tak dużo ludzi nie było na świecie. Strasznie dużo ludzi umarło. Miasta opustoszały i ludzie bardzo słusznie sobie skojarzyli zarazę ze skażoną wodą, no bo dżuma przenosiła się przez skażoną wodę, tylko że no niestety nie mieli tej wiedzy i zamiast gotować wodę, którą pili, którą używali do spożycia, to przestali się całkowicie myć. I to przestali się myć na wiele, wiele stuleci. Natomiast na Bliskim Wschodzie ludzie nie mieli żadnej przerwy w higienie osobistej, nadal się kąpali, nadal chodzili do łaźni. Zresztą te tradycje łaźni właśnie przetrwały na Bliskim Wschodzie. Jeżeli będziecie mieli okazję być kiedyś w łaźni tureckiej, to łaźnia turecka jest najbardziej zbliżona do tego, jak wyglądały łaźnie w starożytności. Oczywiście to nie jest ten rozmach, bo łaźnie w starożytności to były potężne, po prostu potężne, większe niż dzisiejsze galerie handlowe. No więc na Bliskim Wschodzie ludzie korzystają z łaźni. W tych łaźniach chętnie używają mydła, smarują się pianą z tego mydła. Bardzo popularne i do dzisiaj popularne jest czarne mydło, czyli savon noir. Jest to mydło potasowe, miękkie, w postaci takiej galaretki, wytwarzane z oliwy, z oliwek, z miąższem z oliwek. Więc tam zapotrzebowanie na mydło jest bardzo duże i również oni bardzo dużo tego mydła wytwarzają. Ponieważ dużo mydła wytwarzają, więc są bardzo doświadczeni w produkcji mydła, mają doskonałe receptury i nawet pan Muhammad Ibn Zakaria al-Razi, który żył w roku pomiędzy rokiem 854 a 925, opracował sposób na pozyskiwanie gliceryny z oliwy z oliwek. Jak wiecie, gliceryna to jest produkt uboczny mydła. To znaczy, jak my mieszamy ten nasz tłuszcz, czyli kwasy tłuszczowe z ługiem zasadowym, to te kwasy tłuszczowe rozpadają się, reagują i z nich powstaje mydło oraz gliceryna.
W naszym domowym mydle te dwie substancje są zmieszane razem, natomiast pan Muhammad opracował sposób, jak można pozyskać tą glicerynę z mydła. A to wszystko działo się w czasie, kiedy nasz polski władca Mieszko I dopiero był w planach, bo jeszcze się w ogóle nie urodził. Kiedy papież Urban II szykował pierwszą wyprawę krzyżową, a w Polsce nie było króla, ludzie w Europie nie zdawali sobie sprawy, że wyprawy krzyżowe przyniosą wielkie zmiany w ich obyczajach, w ich wartościach, że przyniosą rzeczy, które no być może kiedyś były w Europie, ale zostały zapomniane. I między innymi jedną z wartości, którą przywieźli do Europy krzyżowcy, czyli rycerze uczestniczący w wyprawach krzyżowych, była higiena osobista. Czyli po prostu rycerze zaczęli się myć. Oczywiście było to pewne wyrafinowanie, po całych wiekach nie mycia się, po całych wiekach nie zwracania w ogóle uwagi na ciało. Była to taka nowość, było to takie, no wiecie, wyrafinowanie. Szybko podbiło serca rycerstwa i arystokracji. No i wzrosło zapotrzebowanie na dobrej jakości mydło. Na szczęście rycerze krzyżowcy z wypraw krzyżowych przywieźli też recepturę na mydła z oliwy, z oliwek. I jak tylko ta receptura pojawiła się w Europie, od razu powstały warsztaty, powstały fabryki, które zaczęły wytwarzać takie mydło. Pierwsze tego typu fabryki powstały w Prowansji jeszcze w XII wieku. Pierwszym mydlarzem, którego znamy z imienia i nazwiska, który wytwarzał mydło i jego działalność została mentowana w roku 1371, był Francuz Crescant Davien. Przepraszam pana Crescana, jeżeli przekręciłam imię czy nazwisko. Mydlarstwo zaczęło rozwijać się bardzo prężnie i w 1660 roku w Prowansji działało już 7 fabryk mydła, które wytwarzały 20 tysięcy ton mydła rocznie. Mydło to było wytwarzane z oliwy z oliwek, z popiołu z roślin morskich oraz z wody z Morza Śródziemnego. Czyli wiemy, że było twarde, bo popiół z roślin morskich i zawierało sól. Mydło było gotowane kilka dni, potem nalewano je do form, gdy stężało, krojono na kostki i przybijano na nim pieczątkę. Mydło było tak dobre, że król Ludwik XIV postanowił chronić nazwę i recepturę tego mydła, czyli powiedzielibyśmy dzisiaj, że chroni jakość oraz markę produktu regionalnego, jakim było mydło prowansalskie. Zabronił on używania innych tłuszczów niż oliwy z oliwek do produkcji tego mydła oraz zabronił produkcji mydła w czasie gorących dni, kiedy to mydło wychodziło kiepskiej jakości. Wyśmienite mydło wytwarzali również w tym czasie Hiszpanie na terenie i również było to mydło z oliwek gotowanej z popiołem rośliny zwanej solanką po polsku, a po łacinie to jest salsola soda. Ona zawiera związki sody, więc mydło kastylijskie było twarde i było białe i prawdopodobnie było to pierwsze takie mydło na świecie, czyli biała kostka twardego mydła. Kiedy w Polsce w roku 1791 uchwalono Konstytucję 3 maja, i królował nam ostatni nasz król, Stanisław August Poniatowski, to we Francji francuski chemik Nicolas Leblanc opracował metodę pozyskiwania wodorotlenku sodu ze zwykłej soli. I był to przełom w historii mydlarstwa, ponieważ otworzyło to drogę do wytwarzania mydła w dużych ilościach i o powtarzalnej jakości. I pomimo tego, że mydlarstwo naprawdę osiągnęło nowy etap i mydło było doskonałe, to wciąż bardzo niewielu ludzi kupowało kostki mydła. Nie było ono używane w dużych ilościach z dwóch przyczyn. Po pierwsze, mydło było produktem luksusowym, było produktem drogim. Zresztą do XIX wieku w wielu krajach było objęte podatkiem od luksusu.
Na mydło mogły sobie pozwolić tylko najbogatsze warstwy społeczeństwa. Był to produkt luksusowy, zresztą najczęściej zawierał perfumy, olejki zapachowe, co jeszcze podrażało jego cenę. Natomiast reszta ludzi gotowała nadal mydło z popiołu i z tłuszczów zwierzęcych we własnym zakresie. Po drugie, mydło nie było też w szerokim użyciu, ponieważ kąpiele nadal nie były zbyt popularne. Musimy sobie zdawać sprawę, że mało kto miał możliwość wykąpania się w domu. Łazienkę to w ogóle posiadali chyba tylko najbogatsi ludzie, którzy mieli wielkie domy. Natomiast większość ludzi nie miała żadnej łazienki, co najwyżej miała może jakieś większe naczynie, jakąś balię czy coś, w której mogli się wykąpać. Ale kąpiel nadal była bardzo trudna, bo domy nie były wyposażone w kanalizację i w wodociągi, więc żeby się wykąpać, trzeba było przynieść wody, dużo wody, trzeba było nagrzać tą dużą ilość wody, potem tą brudną wodę trzeba było gdzieś wynieść, wylać, więc to wszystko było kłopotliwe, zajmowało dużo czasu. No i jeżeli ktoś nie miał służby, prawda, na każde skinienie, no to na kąpiel mógł sobie pozwolić bardzo rzadko, na pewno nie mógł się wykąpać codziennie. Można powiedzieć, że aż do XX wieku, no jednak z tą higieną trochę byli ludzie na bakier. Kolejną rewolucją były czasy I wojny światowej, kiedy to okazało się, że brakuje tłuszczy. Tłuszcze stały się bardzo drogie i wykorzystywanie ich do produkcji mydła było mało opłacalne. I tutaj z pomocą przyszli chemicy, którzy opracowali syntetyczne mydła, czyli detergenty. Detergenty to nie są mydła, to są środki chemiczne, które zachowują się jak mydło, w sensie pienią się i myją. I to często o wiele lepiej się pienią niż prawdziwe mydło, bo również pienią się w wodzie twardej czy w wodzie słonej, co było bardzo ważne dla wojska w wielu sytuacjach. Są one również o wiele tańsze niż mydła, co było nie bez znaczenia, bo wtedy już ludzie zaczęli sobie zdawać sprawę z konieczności zachowania higieny, z konieczności prania tych wszystkich mundurów, bandaży, bielizny, z konieczności mycia się. Ludzie już dobrze wiedzieli, że brud wywołuje infekcje, że żołnierze od infekcji w ranach umierają częściej niż od kuli. Detergenty są obecne wszędzie, w szamponach, w żelach pod prysznic, w mydłach w płynie, nawet również w mydłach w kostce. Tak naprawdę, gdy kupujemy kostkę, która jest opisana jako mydło, to musimy sprawdzić skład, czy to na pewno jest mydło, bo zazwyczaj jest to detergent. Są bardzo popularne i tak naprawdę prawdziwe mydło, mydło zrobione z oliwy, z oliwek, naprawdę w tej chwili znowu jest luksusem, czy może nigdy nie przestało być luksusem. Więc myślę, że detergenty nie zejdą z podium i nadal będą na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o przemysłowe środki czystości. I myślę też, że nasze zwyczaje kąpielowe znowu się zmienią, bo zasoby wody się kurczą i prawdopodobnie długie kąpiele w piance, w wannie być może będą już tylko zwyczajami odświętnymi. Nie będziemy mogli korzystać z nich na co dzień i raczej wejdą w użycie kąpiele typu Navy Shower. Navy Shower to jest prysznic, który został wymyślony dla żołnierzy amerykańskiej armii i dzięki temu rodzajowi prysznicu amerykański żołnierz zużywa zaledwie 11 litrów wody oraz kąpie się w czasie 2 minut, więc jest to ogromna oszczędność i polega to na tym, że amerykański żołnierz spłukuje ciało w ciągu 30 sekund, kolejne 30 sekund poświęca na namydlenie się, przy czym w tym czasie zakręca wodę
i potem spłukuje się przez kolejną minutę i po prostu to wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że nie przejadę się na nim jak Zabłocki na mydle, który to Cyprian Franciszek Zabłocki postanowił zrobić interes na mydle i sprzedać je za granicę ze swojego majątku. W tym celu musiał je wysłać Wisłą do Gdańska, no ale postanowił z pryciula nie zapłacić cła. I aby nie płacić tego cła, chciał ukryć mydło przed celnikami. I dlatego zamknął je w skrzyniach, które miały być wodoodporne, i po prostu nie umieścił go na statku, tylko ciągnęli te skrzynie pod statkiem, czy tam barką, nie wiem czym to płynęło. No niestety, kiedy mydło w skrzyniach przybyło do Gdańska i otworzyli te skrzynie, okazało się, że one nie są wcale wodoodporne. Całe mydło rozpuściło się w Wiśle.